Internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Gramy już dość długo, mamy w przyszłym roku, w tym roku powoli zaczynamy obchodzić 25-lecie istnienia, to mnóstwo czasu. Tak może niezbyt chętnie o tym mówimy, bo nie lubimy jubileuszy, ale wspomniałem o tym, bo właśnie chcę nawiązać do problemu tradycji karpackiej, między innymi pasterstwa. Myślę, że z tego powodu tu jesteśmy w Łupkowie, że kiedyś znaleźliśmy taki stary pasterski szałas we wsi Jawornik, tu pobliskie, i tam założyliśmy bazę, studencką bazę namiotową w Jaworniku, i myślę, że to te nasze działania, również artystyczne, bardzo nas tutaj złączyły z gminą Komańcza, i te wszystkie działania dalej tu w jakiś sposób kontynuujemy i zawsze z przyjemnością tu gramy. Cóż, historia zespołu to jest taka przygoda z muzyką tradycyjną, a właściwie z wartościami kultury tradycyjnej w ogóle, bo muzyka to jest tylko takie małe okienko do takiej kultury, która ujmuje wszystkie nasze aspekty życia i z której warto czerpać. To nas zafascynowało i przy tym trwamy i gramy. Jak się tak sobie z czasem zdałem sprawę, że my nie możemy żyć bez tradycji, bo i często się z tą tradycją posługujemy, prawda? Jeżeli wrzucimy w internecie chociażby w wyszukiwarkę słowo tradycyjne, to pojawią nam się mnóstwo tradycyjnych rzeczy. Ostatnio w Lublinie widziałem taki szyld, że tradycyjne masaże przy pomocy tam dźwięku jakichś misty betajskich. Też to jest wszystko tradycyjne. Człowiek nie może żyć bez tradycji. Natomiast żeby to życie polepszyć, potrzebne mu jest wiedza o tej, informacje o tej tradycji, prawda? To jakby ten przekaz. I tutaj jest jak najwięcej do zrobienia. O to, że ludzie zapomną o tradycji, za bardzo bym się tego nie bał, chociaż wiadomo, że czasami istnieją takie sytuacje i takie aspekty, powiedzmy, tej tradycji, kiedy jest ona odrzucana i niepotrzebnie zupełnie. Taki problem na przykład, który się u nas w Polsce widzi, to chociażby w architekturze, prawda, że nie odnawia się starych domów, mimo że mamy możliwości, żeby zamienić je w luksusowe mieszkania, to jednak lepiej je wyburzyć i postawić jakieś takie kloce, bo to też jest tradycja, pewna tradycja Polaków, którzy chcą, żyją w takim kompleksie troszeczkę chłopa pańszczyźnianego, a woleliby raczej tą Polskę szlachty, więc stawiają sobie takie dworki szlacheckie. Czereszenka, hej, w poli na bilawo. Hej,
tylko bez ten ciemny las. Dla mnie czas, a ty pasku wywijasku, to w lesie mnie skaz. Powiedz, że mi nowinecka, jak ludzie słyszą. Powiedz, że mi nowinecka, jak ludzie słyszą.